Siema ręce świry, siema kolego. Pytasz się o ten przedni spoiler w tym konkretnym modelu. Otóż najczęściej takie spoilery stosuje się w modelach 2WD. No i piszesz coś że o prędkości, że dodaje coś przy prędkości. Otóż w pewien sposób się zdziwisz, bo definicyjna nazwa tego spoilera co daje, że podnosi sterowność w wolnych zakrętach. No i moi drogi, tyle definicji, a trochę z praktyki posłuchaj, ja nie jestem znawcą, nie wiadomo jakich ustawień i czego tam, ale z moich własnych obserwacji rzeczywiście jest tak, że ten spoiler dodaje coś w zakrętach, tak? I dlatego mam zamontowany akurat w tym modelu, ponieważ zauważyłem, że fajniej mi się po prostu jeździ w tych takich wolniejszych zakrętach właśnie z tym spoilerem. A powiem Ci dodatkowo, że w poprzednim modelu miałem zdemontowany ten spoiler, ponieważ nie zauważyłem żadnych różnic w jeździe, a nawet z tym spoilerem jakoś mi się troszeczkę źle w pewien sposób jeździło. No i moi drogi, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Posłuchaj, to jest tak, że jednej osobie będzie się z takim spoilerem jeździło lepiej, a drugiej gorzej, i to w tym samym modelu, ponieważ na przykład jedna osoba będzie miała dane ustawienie, nie wiem jakiś olej i czegoś, wszystko jedno. Posłuchaj, przykładowo, i nie będzie jej pasował sposób jazdy modelu z takim powiedzmy przednim spoilerem, natomiast drugiej osobie będzie bardzo, bardzo odpowiadał, i co też chciałem przez to przekazać. Do was, którzy na przykład będziecie chcieli zająć się jazdą, modelami na zawodach, popełniacie bardzo często jeden podstawowy błąd. Jak sobie wbijecie jakieś ustawienia w głowę, bo ktoś jeździ, bo coś, to macie tak ustawiony model i jeździcie ciągle tylko, jeździcie na tych ustawieniach, nie biorąc pod uwagę, że to nie muszą być Wasze ustawienia, Waszego nawet charakteru wewnętrznego, którego posiadacie w stosunku do modelu, więc. Posłuchajcie, tak jak Wam powiedziałem, no w tym konkretnym modelu odpowiada mi ten spoiler i właśnie podoba mi się ta charakterystyka w pewien sposób, jak on w zakręty te wolniejsze wchodzi. W poprzednim mi się nie podobało, a są ludzie, którzy tym modelem, którym jeździłem poprzednio, mają spoilery pozakładane i im to odpowiada. Także moi drodzy, mam nadzieję, że Wam trochę objaśniłem sytuację dotyczącą tego przedniego spoilera. Także dużo uśmiechu Wam życzę i sejonora, moje drogie robaczki.